powrót do grania o coś. Dziś wracamy do rywalizacji w Pucharze Polski. Kończymy tak naprawdę to wszystko, co działo się jeszcze, biorąc pod uwagę miniony sezon. Przed nami mecz półfinałowy, rekord Bielsko-Biała, Konstrakt Lubawa. Na to spotkanie zapraszają Państwa wyjątkowo gorąco, bo spragnieni dobrego futsalu na dobrym poziomie. Piotr Szymura i Rafał Kędzior. Piotrze, no domyślam się, że Ty też, podobnie jak ja, nasi widzowie, bardzo tęskniłeś za tym momentem, kiedy znów będzie można przyjrzeć się rywalizacji właśnie o jakąś stawkę. I przed nami ta stawka bardzo poważna, bo stawką tego dzisiejszego meczu, a także rewanżu, który już wkrótce, będzie finał Pucharu Polski. No na pewno wszyscy są spragnieni. Ja jestem ciekawy zawodników, bo to dla nich była taka przerwa jak po jakiejś poważnej kontuzji. Także myślę, że wyjdą z dużą ochotą, na to liczę, że wyjdą z dużą ochotą do grania i jestem ich postawy szczególnie ciekawy. Formalnie zdobywca ostatecznie Pucharu Polski na tym pucharze będzie etykietka 2019-2020, ale myślę, że to tak naprawdę już jest nowy sezon. I wreszcie rozpoczęli ten moment, na który długo czekaliśmy, i być może od razu będzie groźna sytuacja. I proszę, jak blisko był Kaniewski, aby już w pierwszych sekundach rozpocząć ten wznowiony sezon Pucharu Polski właśnie od dobrej akcji i bramki. Dwie czwórki będą grały na pewno w systemie 4-0, tutaj właśnie ci obcokrajowcy. Uwaga, już było groźnie, proszę. W ligowym starciu tych dwóch zespołów rekord był górą, i to dość zdecydowanie, wygrywając w Lubawie 9-0. Niestety drugi mecz już nie mógł się odbyć ze względu na pandemię, a teraz kolejna akcja. Pedrinho obok bramki. Proszę, teraz nawrat musiał pograć w polu Michał Marek w swoim stylu, ale ten strzał niecelny. Tutaj Piórkowski. Uwaga, Łukasz Biel strzał! No, na tej gorszej swojej prawej nodze, ale to jednak powinien umieścić między słupkami bramki rywali. Korpela, Mateusz. No tutaj bał się zaryzykować. Świetna piłka. Ale teraz Korpela tyłem do bramki, czeka na parterów. A jeszcze okazja, zablokowany ten strzał. Surmiak. Ale szarca Surmiaka. Surmiak! No powinien się tego był spodziewać Biela. Teraz Kriezel. Świetnie. Piórkowski idzie mu na obieg. Lubalski. Do Klubalskiego. Nie tak miał zagrać. Teraz gra z numerem 10, ale jest rekontra w wykonaniu rekordu Bielsko-Biała. Biel! No, ma dzisiaj ochotę strzelać na bramkę rywali. Jak na razie bardzo, bardzo wyrównana rywalizacja. I teraz uderzenie Michała Marka broni Chavez. Tak otworzył nam się ten mecz. Popatrzmy, że praktycznie te sytuacje ostatnie są głównie z kontr. Marek! I nie ma bramki. Już tutaj kibice wstali z miejsc. Michał Marek czeka, aż tutaj parterzy nadejdą, jednak sam zdecydował się. No i teraz walczą o puchar, który wydaje się będzie, patrząc na ten mecz, zdobyć najtrudniej. Świetna interwencja. Wydaje się, że wyciągnąć nie można i wtedy... A teraz Urmia kapitalnie i jeszcze raz Chavez. No te minuty należą do bramkarza Konstraktu Lubawa, a teraz okazja na kontrę i no, na to, aby jeszcze postraszyć rywali. Gol! Tomasz Kriezel! Ależ to było uderzenie reprezentanta Polski, a więc bohater ostatniej akcji. Chavez, bohater ostatniej akcji. Tomasz Kriezel, 1-0. Kapitalne uderzenie Tomka Kriezela. No myślę, że właśnie po to został ściągnięty do Lubawy. Ten moment był trudny, tak? No ewidentnie rekord przejął przewagę i tylko dwoje kapitalne interwencje Chaveza pozwoliły zachować czyste konta lubawianom. Piórkowski. Marek. Jeszcze raz Marek. Marek, lewa noga! Jak to zatrzymał po raz kolejny Chavez. Pedrinho, rozpędza się Brazylijczyk. Pedrinho wyrzucił się do boku. Chyba można było wcześniej pokusić się o podanie do Pereiry, który tam był świetnie ustawiony przed bramką na wrata. A teraz gol! Jak ta piłka wpadła do bramki! Pedrinho bezpośrednio rzutu rożnego, czy tam był jakiś rykoszet? Nie no, bezpośrednio. No niesamowite. Zewnętrzną częścią albo tam palcami. Za wszelką cenę chce teraz, tak, wiesz, utrzymywać piłkę w boisku, żeby stwarzać samemu sytuację. Dobre, soczyste uderzenie Kamila Surmiaka broni Chavez. Janowski. Popławski i uwaga, szansa! To jest nieprawdopodobne, jakie rzeczy dzisiaj w bramce wyczynia i Manolo Chavez. Wiana na lewą nogę i tylko boczna siatka, to była dobra akcja. Mateusz, teraz cofnięty rekord Marek, obok niego Kriezel, popychany, a jednak puścili grę sędziowie i jest trzeci gol dla Konstraktu. Niespodzianka tutaj w Mielsku. Myślę, że niespodzianka dużego kalibru. Tomasz Kriezel w swoim stylu. Konsekwentnie, bardzo blisko był Marka. Jestem ciekaw, czy tam nie było faulu. Nie mamy walu.
No myślę, że najgorsze, co mogą zrobić, to wdać się w jakąś tutaj wymianę, jakieś kartki, to jest coś, co... Teraz Aleks Wiana na lewą nogę, piłka do Mateusza, Mateusz źle przyjął, ależ to była parada i Mamoro Chavesa, numer jeden, man of the match. Dwie bramki to jednak to zdecydowanie Chaves jest tą postacią numer jeden tego meczu. A teraz Marek, Mateusz! Tam jest postawiona jakaś ściana. Aż Mateusz... A teraz uwaga, Wiana! Co zrobi Brazylijczyk? Już leży bramkarz Wiana, nie trafił w bramkę. Popławski, Janowski, może on z przodu, Janowski i nie ma bramki. Nie ma bramki. To trzeba pochwalić Janowskiego, no, gra świetnie. Wiana. I teraz szansa, Mateusz, piłka zatrzymana między kolanami. A z drugiej strony przede wszystkim skupiając się na pozytywach. Aleks Wiana. No i mamy podsumowanie tego meczu. Tak jest. Kolejna interwencja i Manolo Chavez. Fakty są takie. Rekord kontrakt 0-3 w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Polski w futsalu. No i czeka nas w środę prawdziwa batalia w Lubawie. Mamy nadzieję, że też będzie dane to fanom futsalu zobaczyć. Mecz był mimo wszystko moim zdaniem wyrównany, a nawet z prowadzenia gry częściej to rekordziści robili. Natomiast no, rekordziści nie mieli dzisiaj tego, co mieli zawodnicy kontraktu. Mieli Tomka Kryzla, który strzelił, no, trzeba powiedzieć, świetne dwie bramki i był takim motorem napędowym zespołu. Mieli Imanola Chavesa, który bronił fenomenalnie, myślę, że był głównym bohaterem. I podkreśliłbym tą bramkę Pedrinho, bo ja powiem szczerze, nie wiem, kiedy będzie nam dane znowu taką bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego zobaczyć.